Te też? Też, to te. I tą bluzę? I tą kurtkę? Tak, to będzie taka, wiesz, do roboty. Dobra. Dobra. Buty z blaszką muszą być. A, poczekaj. Najważniejsze. Mundur. Dobra. Myślałem, że ja do końca życia będę gniótł te pączki, bułki, rogale. 60 kajzerki, 40 żytnich i 35 mieszanych. To jest ogromny żal i smutek, ale chyba bardziej żal, bo jednak jakby nie tak mieliśmy w głowie poukładane nasze życie. Nie myśleliśmy o tym, że będziemy musieli kiedyś stąd uciekać, chociaż nie ma wojny, a musimy uciekać z własnego kraju, tak, żeby przeżyć. Pan Nikodem prowadzi w Kaliszu Pomorskim cukiernię, w której piecze według własnych, zgodnych z tradycją receptur. To jeden z najstarszych zakładów w mieście. A żeby kupić w nim ciasto, często klienci musieli wcześniej się zapisywać. Niestety prawie półwieczna cukiernia znika z mapy miasteczka. Jej właściciel nie przypuszczał, że dramatyczny wzrost cen może zmusić go do zamknięcia wielopokoleniowego biznesu. To jest jeszcze maszyna po moim dziadku. Ona ma ponad 100 lat i nigdy się nie zepsuła. To jest dzielarka do ciasta. Ja miałem praktyki u rodziców i nie było zmiłuj. Trzecia, czwarta rano, czy zdrowy, czy chory, ojciec zawsze mnie budził i szedłem z nim do pracy. Jak mi się syn urodził, to... Tak. To też myślałem, że będę go uczył zawodu, ale wygląda na to, że jestem ostatnim ogniwem. Chodź, zobaczysz naszego babcia małego. Jeszcze nie śpi? Nie. Mały śpi. Przykryty? Nie. Nogi na wierzchu. Widzisz? No, nogi dostają, dobra. Wszystko okej, chyba. Ile godzin widzicie się z własnym dzieckiem? Od tej 15 do 19 już jest wieczór, to szykujemy się do pracy, a ja nas nie ma. Jak mieliśmy pracowników, to ja przyjeżdżałem tutaj tylko doglądać. Nie musiałem być tutaj cały czas. A w tej chwili, żeby przetrwać, to musimy być we dwoje. Sam nie dałbym rady. Ale tak powiem, kajzerka rośnie dalej. Kajzerko, jejku, dobra. Delikatnie. Pan Nikodem jeszcze niedawno zatrudniał 6 pracowników, ale szukając oszczędności, musiał ich zwolnić. Obecnie przy wypiekach pomaga mu tylko żona, którą musiał nauczyć fachu. Mimo tego cukiernia nie jest w stanie wypracować zysku. Nieustannie rosną koszty utrzymania, a firmę zabija prawie 7-krotny wzrost opłat za energię elektryczną. 2400, 1384, 450, 1500. 1500. 472. 12 tysięcy. Czekaj, jak tu mam 2,5, no to 1200 zł można odliczyć, bo co 2 miesiące płacimy prąd, tak? 10,5 koła to jest tak, żeby funkcjonować w ogóle, nie? W tej chwili, jeśli ktoś miałby mówić o podwyżkach, to ja mówię, że to jest rzeź. Nie jesteśmy w stanie scedować tych cen na klienta, bo te drożdżówki, ten chleb musiałby kosztować nie kilka złotych, tylko kilkadziesiąt. Co hurtownia, produkty, wszystko drożej. Mąka droga. Brak produktów, brak ziarna, nie mieliśmy dostaw. Była chwila, nie było cukru w sklepie. Nie ma cukru, to jak my zrobimy produkcję? Limity w sklepach, to jak dawne czasy, jak za komuny. Halo? Cześć Patrycja, potrzebowałabym torta na 50 osób i 2 chleby na bliski stół, żeby położyć. Dawałabyś radę? Kurczę, tort dam radę, bo ja zostaję, ale zamykamy firmę, wiesz? Nikodem wyjeżdża za granicę za 2 tygodnie i no ja chlebów nie robię, to jest jego jakby działka. Ale jak zamykacie firmę, poważnie? Poważnie. Prąd nas zeżarł.